No kojarzycie tę scenę, gdy w czerwone, zielone zawodnicy jeszcze wszyscy żyjący biegli w stronę tej laleczki i pierwsza postać umarła i on się kapli, że to jest na poważnie i ten szok wystąpił faktycznie u nie tylko grających, ale i u oglądających serial. Taki autentyczny, realny szok. No to myślę, że ten dzisiejszy film będzie taki sam. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale Squid Game. No zrobił furorę nie tylko na Netflixie, ale u mnie na kanale chyba też wam przypadł do gustu, co nie jest dziwne. Kwestią czasu było, aż tylko ktoś wyda takie klocki, no i już wydano. I musicie wiedzieć, że tu mamy numer 2, ponieważ nie jest to pierwszy odcinek ze Squid Game'em na moim kanale. Gorąco was zachęcam teraz do kliknięcia do narożnika, gdzie ukazał się już pierwszy odcinek, w którym właśnie był tutaj ta kobitka wraz z naszym głównym zwycięzcą. To tutaj dużo gadać, jest to też recenzja ważna, dlatego że już będziemy mieli jakiś obraz, ale i tak tutaj wystąpiły rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Dwójeczka to jest to, następnie jeszcze takie dwa zestawy będą, także warto też zostawić subskrypcję, by tutaj zobaczyć, jak jeszcze te pozostałe będą się prezentować, tym bardziej, że na końcu pewnie sobie takoś złączę, a kto wie, może i nawet przymockuję, moi drodzy, może i coś się tu wybuduje. Co do tego zestawu, miałem jakby najwięcej zagadek, jednocześnie najwięcej obiekcji trochę i jakby niewiadomych. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w miarę, wiecie, wszystko jest jasne, tu można było zapytać, jak będzie lina wyglądać, tu czy faktycznie te tile będą utrzymane w różnej kolorystyce, no absolutnie wykluczam, żeby się zapadały czy coś, tu czy ta huśtawka będzie się trzymać na tych nogach i huśtać, a tutaj spójrzcie, tych niewiadomych jest naprawdę wiele. Po pierwsze, mamy tutaj niewiadomą w postaci tej kuli. No kurczę, patrząc na opakowanie, jego miękkość i to w ogóle przyszło już tak przymięte, no to mam wątpliwości, czy to faktycznie będzie tutaj całe i czy w ogóle się zmieści, bo ta kula wygląda na naprawdę dość dużą, a opakowanie, sami przyznacie, jest dość płaskie. Drugie, pieniążki. Co tutaj będzie? Bo z jednej strony mamy zaprezentowane je na klockach, co byśmy oczywiście bardzo chcieli w postaci nadruków, a z drugiej latają tak luźno. Czy czasem to nie będzie papier? Oczywiście, to by się wydawało abstrakcyjne. Nie zapominajmy jednak, że w poprzednim odcinku mieliśmy linę, czyli jednak nieklockowy element. Jest więc to w jakiś sposób realne. No i jeszcze kilka innych pytań oczywiście tu pojawi, ale może po kolejności. Zaczniemy sobie może wyjątkowo od tej figurki. Ja bardzo chciałbym pochwalić, bo tam był jakiś kreatywny Chińczyk, moi drodzy. Dlaczegoż? Dlaczegoż spójrzcie, jak on tutaj sprytnie dostosował to tło do koloru boczków tej postaci. Wygląda, jakby ona faktycznie miała takie wcięcie w talii, a nie był to kawałek kloca. Oczywiście, teraz powiecie, co ty gadasz za głupoty w WTF-ie, ale powiem wam szczerze, że teraz trzymam kamerę 3 mm od tego obrazka, a tak jako człowiek widzicie to z takiej odległości. Tak, serio, to jest 10 cm, nawet nie, 7 cm od opakowania. Sami widzicie, że tutaj ciężko to dostrzec. W związku z tym, brawo, jakiś kreatywny grafik tam się trafił zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o tą postać, no tutaj troszkę można powiedzieć burzy się wszystko w momencie, gdy nią patrzymy. No bo spójrzcie, tutaj nadroki, a z boku jakby gołe, nie? Jakby nie miała gaci. No cóż, no trochę szczęście, nie w szczęściu jest takie, że ta postać wygląda trochę inaczej niż na opakowaniu. Trochę inaczej, bo spójrzcie, nóżki ma w całości białe. Oczywiście teraz się powinien czepiać i będę się czepiał, bo jeżeli to, co mam na opakowaniu jest czymś innym niż mam w środku, no to ja się zawsze będę czepiał. Jednakże akurat no wyjątkowo mają to szczęście, że to tutaj wygląda lepiej przez te gacie. Chociaż nie rozumiem decyzji, czemu nie dano jej jednak tej spódniczki tak charakterystycznej dla tej postaci, wręcz kanon ikonicznej. No i jeszcze boli mnie to, że tu ma jakiegoś czarnego pryszcza na to, ale tego się nie da w ogóle zmyć, nie wiem, moi drodzy, dlaczego tak się stało. Znaczy, no był w druku i tyle, no, na druku, nie? No i jeżeli chodzi o tą postaćkę, no to tutaj oczywiście bardzo, naprawdę, kurczę, chyba przy żadnej niestety figurce w historii tego kanału tak mnie nie bolały palce, gdy ją montowałem. No niestety. Natomiast nie wygląda źle, ale znów dochodzimy tu do momentu, tak, tu też jest taki dziwny czarny nadruk. No, dochodzimy do momentu, ładnie na półce, niestety zdecydowanie gorzej już w rękach, ciężko się tym bawi, chodzi to ciężko, ale wygląda całkiem w porządku, chociaż akurat tu trochę do tego Lego, trochę dużo to brakuje do Lego. W ogóle natomiast nie zacząłem od rzeczy najważniejszej, moi drodzy, bo myślę, że oficjalnie teraz w fabryce chińskiej powinni zaprzestać natychmiast pracy. Natychmiast w tej sekundzie. I powinni przez głośniki puścić We Are The Champions pewnej ekipie. Dlaczegoż? Dlatego, że chyba pierwszy raz w historii tego kanału trafiła mi się instrukcja niezmięta. Wręcz perfekcyjnie prosta. Nawet jeżeli widzicie jakieś mikro zgięcia, to bardziej dlatego, że ja to zrobiłem.
Co ciekawe, ona była tutaj włożona pionowo i pasowała idealnie. Może to było takie klucz, że po prostu ją trzeba było wyciągnąć, ale że nie latała tutaj luźno i się nie pomięła. No po prostu brawo, you are the champions, tam dwaj Chińczyki czy ktoś tam. Natomiast jeżeli już miałbym się trochę pośmiać z tej instrukcji, tak, już widzicie, że będzie to opakowanie, więc no to też gadać. No to widzicie, że tutaj bardzo śmieszne było to w instrukcji, że na przykład widzicie, macie dołóż dwa, dołóż dwa. Serio, w Lego się bawicie, kurde, i robienie trzech kroków 25? No chyba tak. Ale skoro przeszliśmy już do kolejnej kwestii, no to może ją skończmy. No bo przeszliśmy tutaj do tych sławnych pieniędzy. No i tak, moi drodzy, po pierwsze, tu znów bym się czepił, bo mamy zupełnie przedstawiony inny kolor na opakowaniu niż w rzeczywistości. Na opakowaniu jest to tak zwany, no w Lego się chyba to słomkowy żółty nazywa. Tutaj jest to po prostu żółty. No i tak, faktycznie zapomniałem teraz blisterka, ale niestety są to naklejki. Moja największa obawa się spełniła. Chociaż miałem ciche nadzieje, że jednak, wiecie, w takiej ilości nie dadzą tamtych naklejek. Nic bardziej mylnego. Mam tutaj 50 tysięcy tych ich jenów, czy co to tam było. Nadruk bardzo ładny, bardzo w porządku. Jednakże widzicie, no nakleić tyle naklejek perfekcyjnie równo będzie ciężko, nawet mi, moi drodzy, dorosłemu chłopu, a co dopiero jakiemuś młodszemu widzowi. Niestety, są to naklejki, natomiast faktycznie całkiem jakościowo ok. Na pewno lepsze niż, prawda, pieniądz Kaczyńskim. Kurde, no nawet Chińscy się bardziej postarali, graficy. Natomiast, no, wielki niestety minus, ale może to i lepiej, że faktycznie nie jest to papierowe, czego się obawiałem, bo to mógłby być w ogóle dramat. No i tu przechodzimy do świni, chociaż no nie sugerujcie się słowem dramat. Oczywiście, nie jest jakoś nie wiadomo jak, ale znów kilka uwag będzie. Mamy świnkę i o dziwo ten element faktycznie jest cały. Bardzo ważna rzecz, bo instrukcja to nie do końca pokazuje, jak to kupicie czasem, najpierw dajcie tutaj tego Tile'a 2x2 okrągłego, a później przyklejcie nos, bo w innym przypadku możecie mieć krzywo, ja tak mam trochę krzywo ten nos. To niestety są naklejki, początkowo nawet miałem się czepiać, że po co ta biała obwoluta wokół nich, ale jak się przyjrzymy tu na opakowaniu, właściwie mamy to samo, więc jakby okej, przepraszam, nie będę się rzucał. Rzucał na pewno się będę, natomiast tego, że no ten plastik, no okej, jest w miarę twardy, ale kurczę, no jak go naciskam, ja się boję, że on gdzieś tutaj faktycznie może kiedyś gdzieś pęknąć, ale nie jest to, wiecie, takie, to jest grubsze chyba niż Kinder niespodzianka, więc może się niepotrzebnie tutaj, kurczę, absolutnie czepiam. No i faktycznie mamy ten środek. Dziwię się tylko, bo spójrzcie, mamy tutaj pewne rozwiązania. Pewne rozwiązania, jakimi jest, no, miejsce na technikowe chociażby piny, którymi moglibyśmy to perfekcyjnie szczepić. Tymczasem nie mamy tutaj tego typu elementów, no i szczepiamy to właściwie tylko, jak widzicie, o, tu góra, no właśnie, i to jeszcze nam odpada, góra, dół. No i jeżeli jeszcze czegoś miałbym się, wiem, czepiam się tu bardzo dzisiaj, ale no kurczę, ciężko mi się nie czepiać, gdy faktycznie mamy tutaj, no, niezgodność okładki z rzeczywistością, z tym samym w środku. No to na opakowaniu mamy jednak zaprezentowane jakieś linki. No i kurczę, po pierwsze, w ogóle tu nawet nie widać, gdzie są przytwierdzone, czego wcześniej nie zauważyłem, ale no kurczę, no skoro w poprzednim już w pudełku dali taki materiałowy element, czyli linę, to tu też się nie mogli o to pokusić, dołożyć naprawdę kawałek za 1 milionową grosza sznurka, żebyśmy mogli tą świnię sobie zaczepić. Natomiast na dzień dzisiejszy za bardzo nie wiem, jak byśmy ją mogli zaczepić. No faktycznie tutaj, tak, chyba one po to są, te dziury tutaj, nie jednak na technikowe elementy, a jednak na to, by przełożyć tu sznur i by to wisiało. Natomiast tych pieniędzy też zdecydowanie skorzyciły, będzie wyglądało to gorzej niż tu, no będzie tego zdecydowanie po prostu mniej. Natomiast może by zaprzestać tych narzekań, chciałbym pochwalić ostatnią figurkę, którą tu widzicie. I jest po prostu ok. Oczywiście ten kolor taki zbyt fioletowy mi troszkę nie pasuje, to powinien być zdecydowanie bardziej róż. Natomiast ok, wygląda to całkiem w porządku. Wygląda to tak jak w miarę w serialu, oczywiście poza tą kolorystyką, ale ta maska, sami przyznacie, budzi grozę. No i po prostu ta postać jest ładna i to jest chyba najlepsze, co jest w tym zestawie. No a w tym zestawie, tak jak mówiłem, no miałem najwięcej takich niewiadomych i zagadek, no i z większości nie wyszedł tak pięknie obronną ręką. Nie było tu takich zaskoczeń, poza instrukcją typu, że wow, spójrzcie, co tu dostaliśmy. Super świnie, która się rozkłada, składa bez problemu, gdzieś tam niewidoczne naklejki właściwie tutaj, nadruki na tym, na banknotach, na wszystkim. No niestety tak się nie okazało. Czyli nie miał faktu, że jeżeli przejdziemy to przez cenę 12 zł za dwie figurki, jednak w miarę, wiecie, no tutaj, no nie powiem, że licencje, bo no, oni na pewno do licencji nie mają,